dzisiejszym odcinku będziemy brać to, co najlepsze wyspa Brać ma nam do zaoferowania. Porozmawiamy z mieszkającą tutaj Polką, spotkamy się z profesorem Szkoły Kamienia oraz zobaczymy, jak wytwarza i degustuje się oliwę. Ta Danusia tańcowała do kolusia, hej! Zwolna suniemy po spokojnej tafli Adriatyku, po tym wspaniałym turkusowym dywanie, żeby za chwilę znaleźć się na wyspie Brać. Ale nie traćmy czasu, dajmy łajbie miodu! Pływanie pomiędzy chorwackimi wyspami to frajda sama w sobie. Czas jednak zejść na ląd i rozejrzeć się na miejscu w miejscowości Puciszcza. Najlepiej mając za przewodnika kogoś, kto zna tutaj każdy kamień. Co warto zobaczyć w tym miejscu? Jak tu się żyje? Jak tu się pracuje? Najlepiej spytać kogoś, kto wie o tym najwięcej, kto tu mieszka na stałe. I tym kimś, tak się zupełnie przez przypadek składa, jest Kasia, do tego dziewczyna z Polski. Cześć. Cześć Marcin. Cześć. Trzeba było przyjechać do Puciszcza, żeby poznać Marcina. No i żeby poznać Kasię. Kasiu, ruch tu niesamowity, autokary z wycieczkami, przypływające barki, jachty, tak, krzyczące dzieci, taksówki. Zawsze tak tu jest? Nie, nasze miasteczko jest spokojne, ożywa dopiero na okres letni, jakieś 2-3 miesiące, wtedy mamy masę turystów. Jest tutaj wiele do zobaczenia, mamy wspaniałą malowniczą zatokę, nad zatoką wiele takich kulturalnych jakichś ciekawostek do zobaczenia i bardzo znaną już w całej Europie, nawet na świecie, szkołę kamieniarską. Zamierzamy się do tej szkoły wybrać. A ja chciałem Ciebie zapytać jako osobę, która tu mieszka na co dzień. Co jest z takich atrakcji lokalnych, czego nie znajdziemy w turystycznych przewodnikach? Gdzie Ty spędzasz czas najchętniej? No na pewno warto się przespacerować po naszych uliczkach znanych z kamiennych schodów. Trzeba popatrzeć na to budownictwo całe tu, na architekturę. Po prostu budowano tu kiedyś z materiałów dostępnych. Nikt nie myślał, że kiedyś będzie to postrzegane jako luksusowa miejscowość. Wszystko zbudowane z naszego znanego marmuru. Gdzie jeszcze spędzamy czas? Kąpiemy się 6 miesięcy w roku, spędzamy czas na kawie. Żyjemy sobie tak powolutku, po cichutku, tak jak motto na szkole, które może znajdziecie. Kropla drąży kamień. Wszystko jest tak właśnie spowolnione, naturalne. Czyli życie toczy się tutaj wolniej, więc ludzie żyją dłużej z tego wynika. Żyją dłużej, dokładnie. Jesteś dziewczyną, która opuściła dla tego miejsca Gdańsk. Dokładnie. To też przecież piękne miasto nad wodą. Jakbyś miała porównać ze sobą polskie życie nad morzem i chorwackie życie na tej wyspie, to jak to porównanie wypadło? Tęsknota za Polską jest cały czas w sercu. Może jest to też takie przeznaczenie, bo nie wiem, czy wiesz, że w gdańskim herbie są dwa lwy. Aha. Kiedy tu pierwszy raz przyjechałam i zobaczyłam te dwa lwy, to jakoś tak poczułam powiązanie z rodzinnym miastem. Twój mąż jest Chorwatem. Tak, Chorwatem, a raczej Dalmatyńcem, bo oni bardzo... Nie Dalmatyńczykiem, nie mylmy Dalmatyńcem, tego. Tak. Oni to bardzo na to naciskają. Są bardzo dumni z tego, że są tu wyspiarzami, że są z Bracza. No jest to naród prostolinijny, bardzo kulturalny, ale bardzo uparty. Czyli nie da się go przekonać do niczego, do czego nie ma ochoty. Dokładnie. To pozdrów w takim razie, jak ma na imię? Tony. Tony. I was talking to your wife for a moment, but I'm giving her back to you. And now I will go there and see this beautiful town. Więc bardzo Ci dziękuję i możesz dziękuję, mi życzyć Marcin. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję Ci serdecznie. Ruszam na kamienne schodki. Pa. Puciszcza jest miasteczkiem, które da się obejść w 15 minut, zawierając po drodze nowe przyjaźnie. Czas również, by zaprzyjaźnić się z menu w tradycyjnej lokalnej knajpie. A teraz pora na owce. Owce to jeden z symboli wyspy, na której jesteśmy, jeden z symboli Dalmacji, całego regionu, bo Dalma to właśnie owca. Ten gatunek, który w tej chwili wylądował na moim talerzu, jest specyficzny i charakterystyczny dla tej wyspy. Chorwaci są z niego bardzo dumni, a jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że na tej wyspie można spotkać również stada dziko żyjących owiec, bo ludzie, którzy hodowali je w XVIII wieku, kiedy przyszła susza i głód, emigrując na ląd,
zostawili za sobą całe gospodarstwa i owieczki im po prostu zliczały. Więc jeśli spotkacie taką na drodze, pogłaszcie ją od wujka Prokopa, niekoniecznie widelcem i nożem. Pośliwszy się owczymi darami, zmierzamy w kierunku wyjątkowej placówki edukacyjnej, znanej w całej Chorwacji. Klesarska szkoła. Zobaczmy. W normalnej szkole podstawowe narzędzia uczniowskie to zeszyt i długopis. W szkole, do której ja dotarłem, najważniejsze są narzędzia, którymi można robić w kamieniu. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to słynna szkoła kamienia, która znajduje się na wyspie Brać. A oto pan profesor. Hi, nice to meet you. Drago mi. So tell me about this place. What is happening here? Tu radimo, znači, klesarska škola. Imamo trogodišnjake, četvrogodišnjake. Ovo je drugi B razred. Radimo tu rozetu. I ova, evo, pri kraju je. Znači, kad se završi ta rozeta, nju montiramo tamo na ono mjesto gdje je ona koja je propala. Stavljamo novu. To ćemo najvjerojatnije završiti, ajmo reći, za nekakvih 15-20 dana. So where do you take this stone from and what do you do with all those things that you create here? Do you sell it somewhere or is it used locally in Croatia? Ovo je najpoznatiji znači, kamen brački, to je veselje. On se vadi na samom početku uvale. Taj kamen se jako puno izvozi za vanka. Znači ide brodovima, ide kamionima. I ovaj, od tog kamena je napravljena čitava Dalmacija. Spominje se čak i jednim dijelom bijela kuća u Washingtonu. I can see that you use tools that seem like very old and ancient. What kind of techniques do you use? Is it something that was developed like centuries ago or do you somehow modernize it here? Ne, ova vrsta alata potiče još iz doba staroga Rima. Imamo svoga kovača koji znači kuje taj alat. Kuje znači i oštri ga. Tako da on bude prikladan za rad u kamenu. Ovaj komad alata služi za ostavljanje tragova na kamenu. Is it hard to learn this technique or can I try a little bit of it so I can see how it's been made? Možete i probati da vi osjetite kako to izgleda. Znači ovdje da malo isklešete ovaj dio. Okay. Bravo. Super. How was it? Odlično. Good? Am I ready to become one of the students now? Yes, spremni ste, bilo bi mi drago da dođete i da probate. Thank you. Appreciate it. Thank you, professor. To miejsce, oprócz tradycji wydobywania i obróbki białego kamienia, ma również inne naturalne bogactwa, z którymi za chwilę się zapoznamy. Jedną z wielu rzeczy, z których słynie wyspa Brać, jest niesamowita oliwa, która pochodzi z tego miejsca. Zanim jednak trafi ona na wasze podniebienia, przechodzi dość długą drogę. Od bycia drzewkiem do bycia dodatkiem do każdej wyrafinowanej kuchni. Ale jak to się dokładnie dzieje? Ano tak to. Zaraz wam wszystko pokażę i opowiem w towarzystwie lokalnego znawcy oliwnego świata. Ten proces nie jest zbyt skomplikowany, ale jest dość pracochłonny. A więc bierzemy się do roboty i za chwilę usłyszymy również, jakie są części składowe tej fabrykacji. Opowie nam o tym nasz bohater, któremu na imię Ivan. Hi. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. So, how do we start making the oil? How does the process start from the very beginning? In the past, when they would pick olives, they would usually transport them in wooden baskets. You wash them in this type of pool.
and you will fill them in this bucket over here. Here. Now the capacity was about 350 kilos and two guys would have to turn the wheel around for 6 hours in 2 shifts. And by turning the wheel, olives would fall out through a small hole on the bottom of the bucket and they would get crushed between the rocks. Now by crushing olive, you crush the pit or the stone that's inside of the olive as well, and you would get some kind of, as we say, paste or pasta, kind of like oily mash that would fall down on the bottom. Now, when you get the paste, you fill it in filters. This is the filter, right? Yeah, that's the filter. It's made of hemp, as far as I know, because I'm a hemp expert, so hemp. I know everything. So you fill it, the paste inside of these filters. Yes. And then you fill 10 of them. The filters would weigh between 40 to 50 kilos. You would put them under the press. And then you have to press them. And press used to work for about 4 hours, also in 2 main presses, let's say. And first type of olive oil that you would get was cold pressed olive oil, the best quality that you could get in the past. And in second press, you would use hot water to get more oil out of the paste. Okay. The second question is, how much oil do you get from how many olives from this bucket? Okay, so for, let's say 350 kilos of olives in the past, they would get, let's say, from 30 to 40 liters of olive oil. While, for example, today in modern machines, you get about, let's say, from 10 kilos, let's say 7 kilos of olives, 1 liter of olive oil. Okay. Why, so it's a better ratio. Why did you need 2 men to turn this wheel around, since I was alone and I did very good myself? Yeah, okay. Well, you're a pretty tall and strong guy. But for example, if you had 350 kilos of olives inside and you had to do it for like 3 or 4 hours, obviously, plus the friction between the rocks, it would be a problem. Were the guys talking to each other while doing this job? Like, hey, hey, Ivano, what's up? What's happening at your house? So it was like a good meeting place back then, even we can say. So for example, there was a lot of people from the village coming over here, plus they would drink, joke about everything they would eat and so on. So it was a social experience. Yeah, exactly. And also like the protoplast of gym, because you can do fitness here for your legs. You have a gym, plus you have a club. It's great. Yeah. Can we go see the press? Yeah, of course. Okay. Come on. So, that's the press. And it was bought in the beginning of 1900s in Trieste in Italy. And it worked like a ratchet or a wrench. I think in Polish you can say like żehotka. Oh, yes. Yeah, exactly. So like click, cluck, click, cluck mechanism. Do you want to see how it used to work? Of course. Yeah. So basically, it works like a big leverage. So you would use a pole and a rope. Pull the lever to your, let's say, left side or towards my, towards me right now. So you would unwind the rope from the pole, and if you want, hook the lever with the rope over there. Here? Yeah. Okay. Now, once you would do this, basically two of the strongest guys working in the mill would have to turn the pole around. Yeah, you can try, it's not a problem. So just stay where you are and pull it, push it around. Okay. Ta Danusia, ta Danusia tańcowała do kolusia, hej. Yeah? And now, when you would reach the end, you would hear that kind of a cluck sound. Yes. And the press would go down a little bit. The problem was, when you reached the end, you had to release the rope a little bit. Can I release it? Yeah. You release the rope from the lever, and then one guy would have to push this lever all the way back by hand. You want to try? No. Okay, no? I can try. Yeah. I'm strong. Yeah, you're a strong guy. I'm a well-known Polish strongman. Yeah. And there you go. And you do this over and over again for about 400 times in one shift. Really? Do you want to hear the joke? Yeah, of course. It's really bad. So what does the olive fruit say while being there? What? I'm depressed. Okay, nie musicie się śmiać. What is this thing that's laying on the floor? It looks like someone's stomach fell out. So, it's not a stomach, but it's, for example, skin of goat or a sheep. So it's kuras barana. Uh-huh. And they would use this to transport olive oil in the past. Okay. So in Poland, we call it bidon. In Croatia. Yes. And when you play football with your friends at the courtyard, you call your mama, mama, rzuć bidon. We call it mich. Mich. Okay, the same in Polish. Yeah. I would taste some oil, but first I would have to squeeze some for me, okay? So I will keep working, and then when we're done... We will pay you with olive oil, don't worry. Yes, exactly. So let's do it. Yeah.
Jest tylko jedna rzecz, która może mnie po tym ekstremalnym wysiłku postawić na nogi. Jedzenie. Iwan zdradził mi sekret, jak ową oliwę degustować, to za chwilę wam to zademonstruję. Wylewamy na łyżeczkę odrobinę. Odrobinę, tak, ociupinkę, o, tyle tylko, żeby się tym nie zadławić. I uwaga, ważny moment, robimy z nią tak jak z degustacją wina, czyli rozcieramy ją językiem na podniebieniu, robimy jak Hannibal Lecter i potem powinniśmy gdzieś tu na podgardlu poczuć smak, ale jednocześnie takie ukłucie, jakbyśmy chorowali właśnie na gardło. Takie lekkie szorowanie drucianą szczoteczką po migdałkach. Także spróbujmy, czy działa. Jeśli oliwa jest wysokojakościowa, wysokogatunkowa, a przede wszystkim prawdziwa, powinniśmy czuć tę pikanterię i tę ostrość. To jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Efekt redukcji soku winogronowego. Doskonale przeciera się na talerzu z odrobiną owczego sera. To jest jak jedzenie piankowej chmurki prosto z nieba polanej nektarem z Olimpu. Tak wspaniale przeżyty dzień musi zakończyć się w równie spektakularny sposób. Na przykład wycieczką na wyjątkową plażę. Adriatyk nie okazał się aż tak gorącym morzem, jak się spodziewałem. Natomiast stojąc w podgrzewanym prywatnym basenie, informuję was, że jestem na tak zwanym Złotym Rogu. Tak właśnie nazywa się najsłynniejsza plaża na wyspie Bracz, a być może najsłynniejsza w całej Chorwacji. Plaża wyjątkowa, bo jest to cypel zwężający się w stronę morza, który cały czas zmienia swój kształt. W zależności od tego, jak układają się dwa prądy morskie, które spotykają się w tym miejscu, ten cypelek żyje jak prawdziwa istota. Zakończę nasze dzisiejsze spotkanie cytatem z Wyspiańskiego. Miałeś chamie Złoty Róg, został ci się ino sznur. Życząc wam, żebyście o sznurach nie myśleli, a na Złoty Róg przyjechali, bo naprawdę warto. A już w następnym odcinku znajdziemy się w Omisiu, przeuroczym miasteczku wyjątkowo ukochanym przez polskich turystów oraz przez najprawdziwszych piratów.